Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Z lotu Drozda. W łodzi siedziały trzy postaci. Robinson i Truesdale byli ludźmi, którzy nie zostaną zapamiętani przez historię. Inaczej rzecz się miała z trzecią osobą, która zajmowała dziobową część łódki. Ubrana była w sposób kontrastujący z miejscem, w którym się znajdowała. Miała na sobie długą spódnicę oraz żakiet, spod którego wystawała dobrze wyprasowana biała koszula z kołnierzykiem. Głowę zdobił szeroki kapelusz z kokardą. Kobieta równie dobrze mogłaby wybierać się na niedzielną mszę, jednak teraz płynęła po szerokiej na prawie 2 kilometry rzece i jej celem nie był kościół. Ten dzień planowała od dawna. Był 24 października 1901 roku. 3 osoby w łódce, nie licząc beczki. Trzymał ją jeden z mężczyzn, drugi wiosłował z wysiłkiem, opierając się nurtowi rzeki. Kobieta zerknęła przed siebie tam, gdzie znajdował się cel jej podróży. Podróży krótkiej, mierzącej nieco ponad kilometr, lecz niezwykle ważnej. Musiało się udać. Tłumy gapiów zgromadziły się na brzegu, obserwując przebieg wydarzeń. Reporterzy byli zadowoleni. Niezależnie od finału tego dnia, na pewno będą mieli mocny temat dla swoich gazet. Łódka dopłynęła do niewielkiej, zarośniętej trzcinami wysepki. Kobieta zdjęła kapelusz i z pomocą kompanów weszła do beczki, umieszczając w środku najpierw nogi. Mężczyźni dokładnie zamknęli wieko, po czym pchnęli beczkę na wodę, aż zainteresowała się nią rzeka. Reporterzy skrupulatnie zanotowali, że na zegarach była 16:05. Nurt przyspieszał. Kilka razy beczka znikała z widoku, by po chwili znowu pojawić się wśród pieniącej się wody. Około 16:23 beczka z Annie Edson Taylor w środku po raz ostatni ukazała się oczom widzów i wśród huku spadającej wody runęła z wodospadu Niagara. Los traktował Annie Edson Taylor bez taryfy ulgowej. Urodziła się w wielodzietnej rodzinie i miała 12 lat, gdy straciła ojca. Później rozpoczęła szkołę nauczycielską, a jako 17-latka wyszła za mąż za Davida Taylora. Ich dziecko zmarło krótko po narodzinach. Wkrótce z tego świata odszedł również David, przez co Annie Edson Taylor w wieku 25 lat została wdową. I miała się różnych zajęć. Pracowała jako nauczycielka w Teksasie, potem jako instruktorka tańca w rodzinnym stanie Nowy Jork. Szczęścia szukała również w Meksyku, bez większych sukcesów. Zgromadzone oszczędności szybko zniknęły i Annie z trudem wiązała koniec z końcem. Tak mijały lata. Annie Edson Taylor, już jako 60-letnia kobieta na emeryturze, wiedziała, że jedynie radykalna zmiana może zmienić jej życie. W gazetach zwróciła uwagę na doniesienia o śmiałkach, którzy w obecności widzów podejmują się bardzo ryzykownych zadań na granicy życia i śmierci. Ci, którym się udawało, dołączali do świata celebrytów i pieniędzy. Taylor chciała do nich dołączyć, a w tym celu postanowiła wykorzystać wodospad Niagara. Wodospad ten leży na granicy amerykańsko-kanadyjskiej, między jeziorami Erie i Ontario. Składa się na niego kilka kaskad oraz największa i najbardziej widowiskowa część, z góry przypominająca podkowę. Ma w najwyższym miejscu ponad 50 metrów wysokości.
W drugiej połowie XIX wieku szczególnie głośno było tam o ludziach, którzy przechodzili po linie zawieszonej nad wodospadem. Lina miała około 40 metrów długości, a śmiałkowie, w tym jedna kobieta, przechodzili ten dystans często bez zabezpieczeń. Niektórzy wielokrotnie. Annie Edson Taylor chciała zrobić coś bardziej spektakularnego. Postanowiła spaść z wodospadu Niagara w beczce. Wyzwanie wydawało się szaleństwem, lecz Taylor zabrała się do jego realizacji z dużą precyzją. Pierwszy problem stanowiło stworzenie odpowiedniej beczki, która będzie na tyle wytrzymała i na tyle pojemna, by zapewnić kobiecie bezpieczeństwo. Istotne było zamortyzowanie siły upadku, którego miała doświadczyć bohaterka przedsięwzięcia. Wybór padł na drewnianą beczkę używaną zwykle do kiszonek. Beczka została rozebrana na części, a następnie złożona ponownie wraz z zabezpieczeniami. Miała blisko 1,40 m wysokości i niecały metr szerokości. W środku, oprócz człowieka, musiały zmieścić się stare materace, które przytwierdzono do ścian. Beczkę wyposażono też w ważącą 90 kg kotwicę. Miała ustawić konstrukcję we właściwej pozycji, gdy ta będzie płynąć rzeką, a następnie będzie spadać z wodospadu. Oprócz upadku, niebezpieczny dla kobiety był też brak powietrza, bowiem nie było jasne, jak szybko zostanie wyciągnięta z wody. Z tego powodu w górnej części wywiercono szereg niedużych otworów, które zostały zamknięte korkami tak, by z wewnątrz można było je usunąć, gdy zajdzie taka potrzeba. Annie Edson Taylor wszystko dobrze przemyślała. Swój wyczyn zaplanowała pod koniec trwającej od kilku miesięcy Pan American Exposition. Było to duże wydarzenie promujące osiągnięcia techniczne i naukowe, które miało miejsce w mieście Buffalo, niedaleko wodospadu Niagara. Taylor miała nadzieję, że po próbie zakończonej sukcesem, dzięki imprezie będzie jej łatwiej zainteresować sobą media. Planowała też, że ruszy na tournée po kraju, podczas którego będzie opowiadać, za odpowiednie honoraria, historię swojego wyczynu. Myślała też o napisaniu książki, która miała być bestsellerem. Kilka dni przed 24 października Annie przetestowała beczkę w wodospadzie. Zgodnie z oficjalną wersją, beczka nie była wtedy pusta. Kot, który pełnił rolę beta-testera, przeżył próbę i pozował później do zdjęć. Są jednak tacy, którzy uważają, że udział czworonoga nie miał miejsca, a Annie Edson Taylor wymyśliła tę historię na potrzeby prasy. Pewne jest za to, że dokładnie w dniu jej 63. urodzin weszła do beczki i spadła razem z wodą z wysokości 48 metrów. Czekająca na dole ekipa ratunkowa miała trudne zadanie. Zajęło jej blisko 20 minut, by dotrzeć do zamkniętej w beczce emerytowanej nauczycielki. Taylor wyszła na brzeg o własnych siłach, z kilkoma ranami głowy, siniakami i nieco zdezorientowana. Powiodła się pierwsza część jej planu. Teraz był czas na część drugą. Sławę i pieniądze. Początki były obiecujące. Biletowane spotkania z jej udziałem cieszyły się sporym zainteresowaniem, jednak iskra nie zamieniła się w ogień i wkrótce zgasła. Przygotowując się do wyczynu oraz już po jego realizacji, Taylor ogłaszała w prasie, że ma 42 lata. W rzeczywistości była o ponad 20 lat starsza. Odmłodzenie wynikało nie tyle z jej próżności, co było spowodowane obraną strategią. Taylor sądziła bowiem, że publiczność będzie bardziej zainteresowana opowieściami relatywnie młodej kobiety niż 60-latki. Nie wzięła pod uwagę, że ta manipulacja odbije się na niej bardzo niekorzystnie. Gdy publiczność przychodziła na prowadzone przez nią spotkania, wielu ludzi czuło się oszukanych. Część twierdziła nawet, że kobieta na scenie nie jest prawdziwą Taylor, która powinna być przecież młodsza. Plan pomysłowej emerytki upadł. Ukoronowaniem jej porażki była kradzież beczki, w której pokonała wodospad. Prawdopodobnie złodziejem był jej menadżer, ale tu nie ma pewności. Ostatecznie Taylor, którą świat przestał się interesować, otworzyła w okolicy wodospadu Niagara sklep z pamiątkami, które związane były z jej wyczynem. Obok niego postawiła beczkę, wierną replikę oryginału. Resztę życia spędziła w niedostatku. Annie Edson Taylor była pierwszym człowiekiem, który przepłynął przez wodospad Niagara i przeżył. Swoim osiągnięciem otworzyła drogę dla wielu naśladowców, z których nie wszyscy uszli życiem.
10 lat po jej wyczynie upadek z wodospadu Niagara zaliczył 54-letni Brytyjczyk Bob Leach. Miał już nieco doświadczenia. Kilka lat wcześniej zeskoczył z pobliskiego mostu do rzeki Niagara z czymś, co nazwalibyśmy spadochronem. Z wodospadu spadł w stalowym cylindrze, co obserwowały tłumy. Przeżył, choć nie obyło się bez kilku złamań. A nagrodą była sława. Drugi człowiek w historii i pierwszy mężczyzna, który pokonał wodospad Niagara, zrealizował to, o czym śniła Taylor. Ze swoją historią w towarzystwie żony podróżował nie tylko po Stanach Zjednoczonych, ale również poza granicami kraju. Heros zakończył życie niespodziewanie z powodu skórki obranego owocu, prawdopodobnie banana. Pośliznął się na niej podczas swojego tournée po Nowej Zelandii. Nieszczęśliwy upadek zakończył się złamaniem nogi, gdzie wdała się gangrena, a operacja amputacji nie powiodła się. Bob Leach zmarł w 1926 roku na Nowej Zelandii. Wodospad Niagara, pomimo że nie jest w czołówce największych wodospadów świata, wciąż przyciąga śmiałków. W związku z wypadkami śmiertelnymi od lat 50. ubiegłego wieku, wszystkie wyczyny związane z wodospadem Niagara, które odbywają się bez stosownego pozwolenia, są zabronione i surowo karane. Beczka Annie Edson Taylor pozostanie symbolem zarówno szaleństwa, jak i nieposkromionej odwagi oraz wiary w sukces. W tym odcinku pojawią się też inne beczki, ale tym razem w bardziej spokojnym i bezpieczniejszym kontekście. O Santa Catrina, na somara chuba chub, festa das águas, na nos chão de Santiago. Obi notícia, mana fogo tem festa sabe, bibir e fartura, antes cobrança de destino. Sabura na corpo, chombira tá treme no cachinho. Manhã tem ferro gaita, pano pupa na mundo. Madrugada sucuro na chão de caldeira, onde é um luz. Senhor Deus, lhe minha caminho, que ele me quita daqui hoje. Chama vulcão de fogo, chamai. E chama vulcão de fogo, chamai. Santa Catrina, chama vulcão de fogo, chamai. E chama vulcão de fogo, chamai. Água já toma na hoje, Michel Montronco nos neusa e nos família. Para não levar nos orações, para não levantar nos chão. Sabura na corpo, chombira tá treme no cachinho. Manhã tem ferro gaita, para não pupa na mundo. Madrugada sucuro na chão de caldeira, hoje um luz. Senhor Deus, lhe me encaminho, que ele me quita daqui hoje. Chama vulcão de fogo, chambai. E chama vulcão de fogo, chambai. Santa Catrina, chama vulcão de fogo, chambai. E chama vulcão de fogo, chambai. Chambai, chambai, chambai. Senhor de chambai, chambai, oh chambai. Santa Catrina, chama vulcão de fogo, chambai. E chama vulcão de fogo, chambai. Santa Catrina, chama vulcão de fogo, chambai. E chama vulcão de fogo, chambai. Chambai, 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 chambai.
Republika Zielonego Przylądka. Do Dakaru w zachodniej Afryce raptem 600 kilometrów. Archipelag blisko 30 wysp, z których liczy się tylko dziewiątka tych największych. Do roku 1975 terytorium zależne od Portugalii, potem niepodległe państwo. Państwo, które stoi na beczkach i nie chodzi o beczki prochu. Razem z nami jest autorka bloga Byle Naprzód, producentka filmowa oraz od kilku lat mieszkanka Republiki Zielonego Przylądka, Emilia Wojciechowska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się, że znalazłaś czas, żeby mnie odwiedzić, bo jesteś tylko na chwilę teraz przejazdem, można powiedzieć, w Polsce. Tak, zgadza się. Nie wracam jeszcze na Cabo Verde, lecę na laboratorium filmowe na Santo Tomé e Príncipe. To jest też była kolonia portugalska, jeszcze niżej Cabo Verde, na wysokości równika, po polsku Wyspy Zielonego Tomasza i Książęca. Tak, to jest taka ciekawa nazwa, którą trudno się odmieniać. Tak, przyznam się, że ja też chyba wolę Santo Tomé, Wyspy Zielonego Tomasza. Zostawmy. Mało jest takich państw, których większość obywateli mieszka poza ojczyzną i Republika Zielonego Przylądka ewidentnie należy do tej grupy, wyróżniającej się grupy państw na świecie. Na wyspach mieszka 500 tysięcy mieszkańców mniej więcej, natomiast diaspora kaboverdeńczyków, żyjąca głównie w USA i w Europie, to jest grupa, która liczy 700 tysięcy ludzi. No i ta dysproporcja ewidentnie musi mieć jakiś wpływ na państwo, a symbolem tego wpływu są wspomniane przeze mnie beczki. One wyglądają jak beczki trochę na paliwo, trochę jak mnie się kojarzą też niektóre z tych beczek, jak je widziałem, z beczkami na kapustę kiszoną. Te, które przypominają beczki na paliwo, podejrzewam, że to jest 42 galony, czyli 159 litrów. Takie beczki, ile one mogą mieć? 1,5 metra wysokości mniej więcej. Pokazuje, że troszkę niższe. Tak, troszkę 1,20 m, dobrze. No, ale w środku na pewno nie ma ani kapusty, ani paliwa. W środku mogą być najróżniejsze rzeczy. Może być i jedzenie, jakieś sprzęty, mogą być czekolady, mogą być ubrania. Naprawdę przeróżne rzeczy mogą być. Mogą też być na przykład elementy dekoracji na ślub. I tutaj mogę zaprosić, jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej, do 10 grudnia na platformie Moje Kino jest do zobaczenia film Beczka w reżyserii Celeste Fortes i Edsona Silvy, który traktuje o tym problemie i może zobaczyć z bliska trzy bohaterki i jak te beczki są związane z ich życiem. No właśnie, bo te beczki to nie jest tak, że sobie, nie wiem, beczki sobie leżą na ulicy albo ludzie kupują beczki w sklepach i otwierają, potem w środku są te różne dobra, które wymieniłaś. Nie, te beczki płyną kawał drogi, często ze Stanów Zjednoczonych, gdzie, jak powiedziałem wcześniej, duża diaspora kaboverdeńczyków mieszka. I te beczki zasilają życie na wyspach, można powiedzieć, bo to jest z jednej strony dar fizyczny, no bo i odzież, i jedzenie, i czekolada, i nie wiem co tam jeszcze. Natomiast to jest też przejaw pewnego uczucia, które wysyłają ludzie mieszkający za granicą, kaboverdeńczycy za granicą, do tych, którzy dalej są na wyspach. Zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle ta emigracja taka duża jest, dlaczego większość kaboverdeńczyków mieszka poza wyspami Zielonego Przylądka. I tutaj mam tezę, którą chcę postawić. Nie wiem, czy ona jest zgodna z prawdą, czy nie, to możemy o tym porozmawiać. Mam wrażenie, że powodem tej emigracji może być woda, a właściwie jej niedobór. No bo w przeszłości Wyspy Zielonego Przylądka wielokrotnie doświadczały susz, takich naprawdę potężnych, które potem skutkowały klęskami głodu. Ostatnie dwie takie klęski głodu miały miejsce w latach 40. XX wieku. Wtedy, jak statystyki pokazują, umarło z powodu głodu, to jest niewyobrażalne zupełnie, blisko 30% mieszkańców wysp. I wtedy na fali tej klęski duża część ludzi wyjechała z Wyspy Zielonego Przylądka i może właśnie w tej chwili to są konsekwencje tego, co się wtedy wydarzyło, to znaczy tego, że większość ludzi, większość kaboverdeńczyków mieszka poza granicami swojego kraju. Myślę sobie, że jak każda emigracja, jest to problem bardzo złożony. To, o czym wspomniałeś, na pewno jest ważnym elementem. Tak jak obserwuję znajomych i ich rodziny, które wyjechały, jest to emigracja ekonomiczna. Też myślę, że usytuowanie Cabo Verde jest tutaj ważne, dlatego że kiedyś było to bardzo strategiczne miejsce, jeśli chodzi o przepływ statków. Na trasie między Nowym Światem a Europą. Dokładnie, więc jeśli dobrze pamiętam, emigracja zaczęła się na wyspie Brava, gdzie przypłynął statek i mężczyźni po prostu najęli się do pracy jako marynarze. Przypomina mi się jeden z filmów, który o tym traktuje. Ci marynarze popłynęli do Stanów Zjednoczonych, później zaczęli innych sprowadzać. I tu muszę powiedzieć, że zwłaszcza tacy starsi panowie, jak się dowiadują, że jestem z Polski, to bardzo często
Szczecin? Kojarzę. Gdynia. I opowiadałam, jak to właśnie byli w Szczecinie albo w Trójmieście. Jako marynarze. Jako marynarze, tak. Aha. Potem z tym często idą różne barwne opowieści, że płynęli cały świat. Więc myślę, że po prostu praca, a drugie, to było w takim miejscu, że te statki przypływały. I wiele osób po prostu skorzystało z tej możliwości. Większość Kabowerdyńczyków mieszka poza swoją ojczyzną, ale są ci, którzy mieszkają na miejscu i czekają na te beczki. Jest taka scena w tym filmie, który przywołałaś przed chwilą, w filmie Beczka, gdzie jest klasa w podstawówce, tam chyba 14-latkowie siedzą, czy 13-latkowie. I nauczycielka pyta, czy dostajecie beczki od swoich rodzin. Tak, dostajemy. A czy czekacie? Tak, czekamy. A co jest w środku? No czekolada, ubrania, buty. Ktoś tam się skarży, że nie dostał jakichś ubrań, bo rodzina podkradła i jemu tylko zostały tam jakieś ubrania, które mają zbyt mały rozmiar. A jak często dostajecie? No raz do roku, raz na miesiąc. To się bardzo różni. I ci ludzie czekają na te beczki, bo w beczkach jest i miłość, ale też no, są fizyczne przedmioty. Tak, w filmie bardzo często jest przywoływany nie tyle ten aspekt materialny, że przyszły na przykład MMS-y. To jest jeden z momentów, w którym ludzie się często śmieją. Natomiast bardzo często chodzi tak naprawdę o ten aspekt, że ktoś pamiętał, że ktoś wysłał. I za każdym razem, jak przychodzi beczka, to jest święto. Beczka, czyli bidon. Czyli bidon, tak, dokładnie bidon? Tak. Bidon, jak to powiedzieć? Bidon. Aha. Tak, ja przyznam się, że czasami zdarza mi się zapomnieć i zrobić kalkę i bidon. Nie. Przyjeżdżają bidony, a nie to taki beczki. To większy bidon. A rzeczywiście też wspomniałeś, jak widziałam po raz pierwszy, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to ogórki kiszone, bo to są takie te niebieskie, plastikowe. Tak, bo są metalowe czy stalowe beczki, tak. I są też plastikowe, te właśnie, które przypominają beczki na kapustę, tak, kiszoną. I przyznam się, że wtedy zawsze cieknie mi ślinka, bo ja akurat bardzo lubię kapustę kiszoną. Ale to byłoby niesamowite, gdyby kapusta kiszona przyjeżdżała ze Stanów Zjednoczonych przez cały Atlantyk. To niesamowite było. No, nie, było niesamowite, zwłaszcza cały ten proces kiszenia, prawda? Te beczki jakoś potem funkcjonują w tym społeczeństwie, kiedy przejadą już te wszystkie dobra, fantastyczne, ludzie odpakują, jeszcze wcześniej cło muszą zapłacić, ale to za moment, no to te beczki jeszcze potem żyją swoim życiem w tym sensie, że są dalej wykorzystywane. Można w nich gromadzić wodę, można je rozciąć i na przykład użyć do wzmocnienia jakichś elementów budynku. Jest tak, że te beczki naprawdę funkcjonują w tym państwie i wyznaczają jakoś rytm życia wręcz tych mieszkańców tam na miejscu. Zdecydowanie. Tutaj upcycling, recycling jak najbardziej się sprawdza. Też moim zdaniem Kabowerdyńczycy są bardzo kreatywni i potrafią zrobić coś z niczego. I beczki są tutaj idealnym materiałem. I rzeczywiście są wpisane w krajobraz. Ja też przyznam się, że mam już taki radar, że gdziekolwiek widzę beczkę, to wysyłam zdjęcie Edsonowi i Celeste. Patrzcie, beczka. A widziałam je w różnych sytuacjach i w górach często można spotkać gdzieś przy domach. I różnie są transportowane, czasami jest to dosyć takie spektakularne, poukładane beczki, niezły Tetris. Więc rzeczywiście one funkcjonują, są wykorzystywane, tak jak wspomniałeś, jako zbiornik na wodę, jako szafa też. Mhm. Może też być użyte do stołu. Tak naprawdę to już kwestia jest kreatywności, co z nimi zrobimy. To zależy już od właściciela, ale naprawdę ktokolwiek był kiedyś na Cabo Verde, to na pewno chociaż jedną beczkę zobaczy. Może jej nie zauważył, ale teraz po słuchaniu tej audycji na pewno będzie miał też radar. Beczki przypływają w kontenerach, statka, które muszą wcześniej pokonać najczęściej Atlantyk, ale czasami beczki przypływają też z Europy oczywiście, bo tam też Kabowerdyńczycy mieszkają, głównie w Portugalii, ale też we Włoszech, w paru jeszcze innych krajach. Tylko że zanim rodzina tę beczkę dostanie swoje ręce, no to musi przejść przez całą procedurę. Trzeba zapłacić jakiś podatek, cło. Są te beczki otwierane przez celników czy pograniczników, sprawdzane dokładnie, co tam jest w środku. No i wiem, ty wiesz z opowieści od swoich znajomych, że specjalna strategia, jak takie beczki pakować, żeby ewentualnie te opłaty były niższe. Tak, to zdradzę, ale proszę, jeśli możemy taki zawrzeć dżentelmeński układ, to proszę nikogo nie zdenuncjować, nie powiedzieć. Tak, rzeczywiście znajomi, bo ja sama jeszcze żadnej beczki nie dostałam, ani też nie wysyłałam. Znajomi opowiadali, że jest właśnie system. Strategia jest taka, że na sam wiesz, układa się takie rzeczy bardzo, no nie, mało wartościowe. A jeśli już coś chcemy bardziej takiego drogocennego, to raczej na spód. Jest tak, że te beczki, jak powiedzieliśmy, są dowodem na to, że rodzina gdzieś za granicą, za wielką wodą pamięta. I to nie jest tylko prosty symbol, na tym ten kontakt między rodzinami się kończy. Absolutnie tak nie jest. Te rodziny są bardzo blisko siebie i one mi trochę przypominają system, który panuje na Filipinach. Swego czasu jeden z odcinków Brzmienia Świata dotyczył tego właśnie, że diaspora filipińska, która też jest rozsiana na całym świecie, też wysyła taki rodzaj paczek, tam to się inaczej nazywa. Też właśnie trochę tak jak na Wyspach Zielonego Przylądka mam wrażenie, że często rozmawiają przez telefon, przez komunikatory. Te rodziny, mimo przestrzeni między nimi, funkcjonują jakoś przedziwnie.
Tak, mamy różne komunikatory i możemy się w dniu oka połączyć z kimś. To jest też tańsze. To jest też tańsze, tak. Tak. Zastanawiam się, na ile to może się zmienić, że kiedyś te beczki były naprawdę, czekało się na nie i nadal się na pewno czeka, no bo kiedyś rzeczywiście to był na pewno taki jedyny namacalny kontakt, bo też podejrzewam, że ich te beczka, pewnie listy przychodziły. Także dzisiaj też sobie myślę, że być może beczki zaczynają funkcjonować troszkę jak taka firma kurierska. Docierają na Cabo Verde popularne firmy kurierskie, natomiast no, to jest koszt bardzo wysoki. Tylko mogę powiedzieć, że nie wiem, koszt otrzymania karty do głosowania, która szła z Dakaru, to jest ponad 100 euro. Kartki jednej, więc myślę sobie, że może być coraz częściej, po prostu ludzie się na przykład zbierają, zamawiają sobie coś na różnych portalach. Na pewno te beczki nadal funkcjonują, w miejscu, gdzie się odbiera, zawsze są kolejki, nadal są ważne, tak jak wspomnieliśmy, są wpisane w klimat miasta. To jeszcze dodam, że być może słyszycie, że sporo wiatru tutaj jest w naszej rozmowie i to nieprzypadkowo, bo dzisiaj w Warszawie akurat wieje bardzo silny wiatr i nawet silny jest tak bardzo, że przenika dźwiękowo przez zamknięte okna, ale jakoś staramy się tutaj sobie z nimi radzić. Zresztą wiatr, myślę, że na Wyspę Zielonego Przylądka to nie jest zjawisko rzadkie. Porozmawiajmy w ogóle może troszeczkę o tym, jak Wyspy Zielonego Przylądka są zbudowane, żebyśmy troszkę mieli obraz tego, z jakim miejscem na Ziemi mamy do czynienia. Mamy kilkanaście, kilkadziesiąt właściwie wysp, ale te 9 czy 10 to są wyspy główne, bo tam mieszkają ludzie. Tak, jest 9 zamieszkałych wysp i każda jest zupełnie inna, naprawdę inna. Tak jak myślę o kolorach, to mamy i wyspy, na których dominuje biel, białe piaski. Mamy sól też jest, prawda? Jest też sól, tak, dokładnie na dwóch wyspach. Mayo i tej pewnie bardziej znana sal po portugalsku to jest sól. Jest to jedna z wysp, która miała pierwotnie inną nazwę, natomiast w związku z zdobyciem nazwano ją Sal i też wyspa, która miała pierwotnie inną nazwę, nazywała się São Filipe, czyli Święty Filip. Teraz jest Fogo od wulkanu, od ognia. Fogo to jest ogień. Jest tam czynny wulkan, więc tam jeśli myślę o Fogo, myślę o kolorze czerwonym. Są też wyspy, które kojarzą się z kolorem zielonym i to jest ten zielony, którego często ludzie... No ale gdzie ten zieleń? Wyspy Zielonego Przylądka? No właśnie. To niekoniecznie. Bo to są generalnie, to jest kraj czy archipelag wysp, gdzie dominuje klimat taki półpustynny, bym powiedział, prawda? To znaczy tej zieleni właściwie się nie doświadcza, gdzie jest problem z suszą chociażby, prawda? W ogóle problem z wodą. Na wyspie Sal zdaje się ten problem z wodą jest najbardziej dojmujący. Wodę się pozyskuje głównie przez odsalanie wody morskiej. Tak, naprawdę na większości wysp woda jest ocalana. Generalnie woda jest tym bogactwem, które na Cabo Verde brakuje. Przez to jest cenna i proszę mi uwierzyć, jak pada deszcz, naprawdę ludzie się autentycznie cieszą. To ja od razu powiem statystycznie, jak to wygląda, bo na wyspie Sal znalazłem takie statystyki. Średnio rocznie spadają 23 mm deszczu i dla porównania w Warszawie średnio w roku spada 700 mm deszczu, więc taka jest różnica. Zresztą inne statystyki znalazłem, że co najmniej 40% Kaboverdyńczyków nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Nie wiem, czy 40% to jest odpowiednia liczba, to bardziej mówię z moich obserwacji. Mhm. Natomiast na pewno są, zwłaszcza w górach, można spotkać jeszcze osiołki, które transportują wodę, ale też i w mieście, w Mindelo, w którym ja mieszkam, są takie osoby na obrzeżach miasta, które jeszcze nie mają dostępu do bieżącej wody. Mhm. Jasne, to się zmienia, są prowadzone prace, aby więcej osób miało do tego dostęp. Natomiast woda jest naprawdę cenna i proszę uwierzyć, jak pada deszcz, to jest radość, to jest informacja na internetach, ej, spadł deszcz, zdjęcia, filmy. I przyznam się, że mi się to udziela. I naprawdę też na tym też się cieszę. W zeszłym roku w Mindelo wydaje mi się, że były 2 dni deszczowe. Dwa. W skali roku. W skali roku, tak, tak. Ja w ramach projektu Filmy w Plecaku pokazuję filmy w różnych miejscach i na Cabo Verde najczęściej są to pokazy tak zwane plenerowe, czyli gdzie się da, gdzie jest jakaś ściana. Często... Rozstawiasz sprzęt. Tak, rozstawiam sprzęt, tak, dokładnie. Często jest to gdzieś po prostu zawieszone prześcieradło. I dosłownie całkiem niedawno, zanim Filmy w Plecaku przyjechały do Polski, to też widzieliśmy 3 wyspy. No i to było przełom sierpnia i września, więc ten deszcz mógł być jak najbardziej spodziewany. I pamiętam, że była jedna z takich prezentacji na wyspie San Nicolau. To jest taka miejscowość, miasteczka Joncalinho. I pamiętam, siedzieliśmy na telefonach, czy spada deszcz, czy jak tam będzie padało, czy nie będzie padało. Chyba nie, jedziemy. Pojechaliśmy, rozstawiliśmy na placyku sprzęt i zaczęłam przedstawiać filmy, no i zaczęło kropić. No i od razu powiedziałam, czuwa bębinda, czyli deszcz, jesteś bardzo, bardzo mile widziany, widziana, bo czuwa w kreolskim jest żeńska. To jest ta deszcz? Ta deszcz, tak. Więc powiedziałam, że jeśli chcesz, scena jest twoja, natomiast kreatywnie podeszłam do sytuacji, miałam parasolkę, przykryłam sprzęt parasolką, wszystkie kabelki zabezpieczyliśmy jakoś tak i generalnie udało się przeprowadzić pokaz do końca z parasolką. Deszczu. Tak, i jak skończyliśmy, bardziej się rozpadało, także już no, raczej musielibyśmy się złożyć. Także to jest właśnie sierpień do października.
wynika największe prawdopodobieństwo, że może padać. To wróćmy jeszcze do tego, jak geograficznie to wszystko wygląda, bo to ma znaczenie. Jak powiedzieliśmy, 9 wysp zamieszkanych, tych głównych, największych, ale one nie są blisko siebie. Jak sprawdziłem na mapie, to jest 200-300 km pomiędzy jedną a drugą i to jest przestrzeń, która już realnie przeszkadza w kontaktach między ludźmi. Więc to są takie osobne światy właściwie, te wyspy. Myślę, że tak. Do tego stopnia, że tak naprawdę na każdej wyspie mówi się trochę innym kreolskim. Tu mogę powiedzieć, że językiem oficjalnym, urzędowym jest portugalski, chociaż coraz częściej słyszę głosy, że to jest urzędowy, pisany, a na każdej wyspie mówią w kreolskim trochę w innym wymiarze. Myślę, że też położenie geograficzne miało na to wpływ. Jeszcze a propos koloru zielonego, to rzeczywiście nie zawsze można tej zieleni doświadczyć, natomiast są takie miejsca, gdzie raczej zawsze jest zielono. Jeśli chodzi o kolory, jest to pomieszanie, bo na przykład na wyspie Saint-Antoine w wschodniej części zawsze jest zielono, natomiast już na zachodniej, w okolicach szczytu Topę de Koroła, jest krajobraz iście księżycowy. Także jeśli ktoś wybiera się na wyspie Zielonego Plątka ze względu na kolor zielony, to tak jest, ale wszystkie inne kolory także są do spotkania. Miałaś okazję mieszkać na różnych wyspach w ramach archipelagu Wysp Zielonego Przylądka, więc jaki charakter mają te wyspy? Czym one się różnią? Przede wszystkim różnią się, tak jak wspomniałam, językiem, różnią się krajobrazem. Też są różne potrawy, jasne są takie, które dominują wszędzie. Natomiast każda ma coś specyficznego i dlatego zwykła mówić, że na Cabo Verde każdy znajdzie coś dla siebie. Tylko musi wiedzieć, czego chce, bo na przykład jeśli ktoś kocha plaże bezludne, żeby być na niej sam, takie znajdzie na pewno na wyspie Majo. Jeśli ktoś kocha góry, tak jak ja, no to tutaj i na wyspie Santiago, i na Saint-Antoine, i na San Nicolau, czy na Fogo, też znajdzie coś dla siebie. Jeśli ktoś bardziej lubi życie nocne, to na pewno w Mindelo, która jest zresztą słynie z wielu muzyków, generalnie Cabo Verde jest znane z muzyków i pewnie wielu z was mogło nie wiedzieć o Cabo Verde, ale usłyszało jakąś piosenkę, zwłaszcza na przykład Cesare Evora, która jest taką, tak, dokładnie. Każda wyspa, każda miejscowość ma swój rytm. Na pewno najwięcej się dzieje na tych wyspach największych, czyli Santiago, tam gdzie jest stolica Praia, no to jest no, stolica. Oczywiście kontekst kaboverdański, czyli wszystko troszkę w mikroskopie. Jest też Mindelo, który tak naprawdę, w ogóle São Vicente, na wyspie, na której mieszkam teraz, ma swój rytm. Normalnie, pomijając kwestię pandemii, to zawsze jest, zaczyna się od nowego roku, bardzo hucznie obchodzony, jest wielki koncert na ulicy Lisboa, fajerwerki najsłynniejsze na Cabo Verde, więc wiele osób nawet przyjeżdża ten koncert. Później zaczynają się już gorączkowe przygotowania do karnawału, który jest naprawdę szaleństwem i jest takim naprawdę mini Rio, nie w kwestii, że ludzie się mniej starają, po prostu z racji miejsca jest to mniej przestrzeni, natomiast myślę, że jeśli chodzi o rozmach, to naprawdę bardzo porównywalne. Potem troszkę się robi spokojniej, marzec, kwiecień, spokojnie, w maju, w czerwcu zaczynamy się przygotowywać do wakacji i wakacje oczywiście dużo imprez, bo też właśnie tutaj kwestia emigrantów, jest to okres wakacyjny, wiele osób przyjeżdża i naprawdę miasto, na przykład Mindelo. Czy przyjeżdżają ci emigranci, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, w Europie? Tak, gdzieś przyjeżdżają na wakacje. Na wakacje, tak. No i też dla nich, żeby miło spędzili czas, bardzo wiele imprez się robi, nawet jest taki karnawał wakacyjny, więc jest pochód oczywiście mniejszy niż karnawale, ale też jest pochód, później jest troszkę spokojniej, a później zaczynają się przygotowania do Sylwestra, więc to jest Mindelo, które właśnie jest tak uznawane za stolicą kulturalną. Później są wyspy, które płyną bardzo wolnym rytmem, tak jak San Nicolau, Fogo, Saint-Antão, te górzyste. Ja też powiem, moim zdaniem jest naprawdę zupełnie inna energia. Ja bardzo lubię mieszkać w Mindelo, bo tuż jak gdyby za rogiem mam Saint-Antão, czyli wsiadam w statek, godzina płynięcia, jestem na Saint-Antão, który od razu, nawet jak siedzę na tym statku, to czuję, że zupełnie inną energię, zupełnie wolniej się świat gdyby toczy. Z kolei właśnie, jak na przykład wracam do siebie Santiago, to mam wrażenie, że wracam z wielkiego świata. Więc na pewno każda wyspa zupełnie inny rytm, w zależności od tego, czym zajmują się ludzie. Wyspy się różnią, też jeśli chodzi o wygląd ludzi. Do tego stopnia są różnice. Tak, na przykład na wyspie Brava, o której wspomniałam wcześniej w kontekście emigracji, ponieważ tam emigracja zaczęła się dosyć wcześnie, możemy spotkać wiele osób, które mają jasną karnację. Na wyspie Fogo jest wiele osób, które mają blond włosy, niebieskie oczy, też związane historycznie. Więc generalnie jest bardzo duży miks, bardzo duża kreolskość. I myślę, że jeśli miałabym określić Cabo Verde w jednym słowie, to bym powiedziała po prostu kreolskie, czyli wszystkiego po trochu. Bo to jest taka kreolskość też inaczej rozumiana niż na przykład ja ją rozumiem, bo mnie się kreolskość kojarzy jednak z Karaibami, z Haiti, z wpływami języka francuskiego czy kultury francuskiej, ale tu jest ta kreolskość od strony portugalskiej. I w ogóle jak słuchałem języka kreolskiego, tego języka, którym się posługują na wyspach Zielonego Przylądka mieszkańcy, to ja tam słyszę jednak portugalski, ale to nie jest portugalski, prawda? Najczęściej to jest właśnie kreolski, czyli mieszanka portugalskiego z czym?
Dominująca teoria jest taka, że jak przyjechali Portugalczycy na Wyspę Zielonego Przylądka, nie było zaludnione. To był XV wiek bodaj, prawda? Tak, tak, tak. To był końcówka XV wieku i Wyspy Zielonego Przylądka były ważnym portem, jeśli chodzi o przewóz niewolników za Atlantyk. I stąd też Portugalczycy i osoby, które były z kontynentu, musieli się osoby między sobą porozumiewać. Na pewno bazą jest portugalski, natomiast jest to osobny język i też tak jak teraz mam radar na beczki, to też mam radar, wsłuchuję się, jak ludzie przeskakują. Na przykład jeśli mówią o jednym temacie, no to mówią po portugalsku. Jeśli mówimy o innym, w innym temacie, jest to królski. Jest to dla mnie bardzo, bardzo interesujące i właśnie jeszcze wracając do królskiego, jest to język, który coraz bardziej gdyby rośnie w siłę. Jeszcze 10 lat temu ciężko było usłyszeć reklamę po królsku, czy nawet na billboardzie. Teraz jak najbardziej. I zresztą od przyszłego roku królski będzie językiem, którym będzie można się posługiwać w szkole, bo w tym momencie oficjalnym językiem na lekcjach mówi się po portugalsku. Mam koleżankę, która jest nauczycielką. Właśnie zauważyłam, że często jak zaczynam mówić o pracy, poza kontekstem, nie w szkole, no to przechodzi na portugalski, bo jest tak po prostu prościej, gdyby w tym języku pracuje. Ale jest to dla mnie naprawdę mega, mega ciekawe i w różnych sytuacjach zauważam, jak ludzie klika im właśnie czy kreolski, portugalski, portugalski, kreolski. Mieszkasz na Wyspach Zielonego Przylądka, ile to już będzie? Z 10 lat z przerwami? Tak, 10 lat, tak. To już kreolski też znasz, nie wiem ile wersji tego kreolskiego, bo jest kilka, ale trochę na pewno znasz. Wiesz co, ja się śmieję, że ja znam kreolski, czy mówię kreolskim, w którym tylko ja mówię, ponieważ mieszkałam, tak jak wspomniałeś, na wielu wyspach i no, uczę się od znajomych, tak jak... A czy łapałaś od wszystkich po trochu? Tak, i naprawdę ja po prostu mieszam. Na pewno bazą jest kreolski Badiu Santiago, bo to moja była pierwsza wyspa, na której mieszkałam. Natomiast na pewno nie mówię w czystym ani takim, więc generalnie robię miks, swój miks, tak jak moi znajomi mówią, ale pocieszam się, że po prostu tak jest, że też zauważam osoby, które są z innych wysp, to też gdzieś to pomieszają, więc kreolskość pełną parą. A te dialekty się jakoś się różnią wyraźnie? To znaczy jesteś w stanie zauważyć, że ktoś mówi w innym dialekcie niż z tej wyspy, a ten dialekt raczej z tamtej, są inne słowa, końcówki, akcenty, czym to się różni? Na przykład na São Vicente w Mindelo jest tendencja do skracania. Na przykład słowo zmęczony, zmęczona, w Mindelo powiemy cansot. Na Santiago powiedzą cansado. Też jest inny akcent. Są też słowa, których na innych wyspach się nie używa. I to też jest fajne, bo ja zawsze się coś nowego dowiaduję. To jest naprawdę ciekawe, że nawet po tylu latach jednak jest wiele rzeczy, które można się dowiedzieć i odkryć. Więc zawsze mam też radar na nowe słówka i później podpytuję. Też przyznam się, że nie jest to łatwo. Na przykład ja lubię też wiedzieć, o czym śpiewają. I jest jeden z takich artystów, który jest z Santiago, z Ribera de Barca. Czeka. Więc pamiętam, że tak słucham. Połowy nie rozumiem. Już taka trochę zdenerwowana. No, ale jak to? Przecież już mówię po królsku, a nie rozumiem, co on śpiewa. I właśnie zapytałam się kolegi z Santiago, słuchaj, mógłbyś powiedzieć, co on tutaj śpiewa? I już to, no nie do końca wiem. Więc nawet w obrębie wyspy są różnice, tak, tak, tak. Wróćmy jeszcze do kwestii emigracji, bo to mnie bardzo interesuje, jak to wpływa na ludzi, tych, którzy zostali na wyspach i tych, którzy poza wyspami mieszkają. Bo często jest tak, że wyjeżdżają, jak powiedziałeś wcześniej, mężczyźni, ale czasami całe rodziny wyjeżdżają, mam na myśli dorosłych, a dzieci zostają. To też trochę widać w statystykach, że nie pamiętam dokładnie w tej chwili ile to jest, ale wyraźnie jest nadreprezentacja osób młodych na Wyspach Zielonego Przylądka niż na przykład w Europie. Młodzież dominuje, nawet na ulicach to widać. Tak, tak, zdecydowanie. Też nie pamiętam liczby, więc nie będę tutaj wymyślała, natomiast zdecydowanie Wyspy Zielonego Przylądka jest to społeczeństwo młode. I tak jak wspomniałeś, widać też to na ulicach. Tak, to jest prawda. Ale jak to funkcjonuje? No wyjeżdża moja mama, tata i mieszkają gdzieś w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, w Portugalii, gdziekolwiek we Włoszech. I co, ja jestem sam i kto się mną opiekuje? Mam 13 lat, dajmy na to i co? Myślę, że co rodzina to historia. Najczęściej są to osoby z rodziny. Babcia, ciocia, wujek. Często też później są starania, żeby te osoby sprowadzić. Emigracja głównie jest męska. Natomiast spotkałam się z taką informacją, że na przykład do Włoch wyjeżdżają głównie kobiety. Bo też to było związane z typem pracy. Dużo Kabowęczyków jest w Holandii, w okolicach Rotterdamu. No tam statki, więc głównie mężczyźni. Nie znam nikogo, kto nie miałby kogoś, kto mieszka poza Cabo Verde. Jest taka mocna scena w filmie Beczka, o którym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, kiedy nauczycielka w klasie, gdzie właśnie, nie wiem, 14-13-latkowie siedzą za ławami i pyta ich, kto myśli o tym, żeby wyjechać, żeby wyemigrować. I las rąk się pojawia momentalnie. Czy na Wyspach Zielonego Przylądka jest jakaś refleksja na temat tego, że może coś trzeba zmienić, może trzeba to zatrzymać, jakoś próbować to zmienić? Czy to jest w porządku, że wszyscy wyjeżdżają i że te rodziny są
rozbite niemal z definicji. Ktoś wyjeżdża, mama, tata, wujek, ciocia, a reszta rodziny zostaje i między nimi łącznikiem są te beczki albo rozmowy przez jakieś komunikatory internetowe. Nie jest to zjawisko, które jest czarno-białe. To też bardzo zależy od osoby, od jej pozycji społecznej. Ja znam osoby, powiedzmy w moim wieku, które studiowały za granicą, ale było od początku jasne, że po studiach wrócą. Wrócili. Tak, jest wiele takich osób. Wiele osób, które nie chciały mieszkać za granicą, bo trawa bardziej zielona u nas. Szczególnie na Wyspach Zielonego. Dokładnie, bo trawy nie ma. Więc jest bardzo, bardzo różnie. Też każdy ma różne doświadczenia, różną historię rodzinną. I też ten ruch na pewno nie jest w jedną stronę, że ludzie wyjeżdżają. Jest też wiele osób starszych. To jest raczej taka tendencja, że wyjeżdżają zarobić, ale na emeryturę? No nie, gdzie nigdzie nie będzie mi tak dobrze jak na Cabo Verde. Też jest wiele osób, które na przykład buduje domy z taką intencją, że no jak będę starszy, jak będzie emerytura, to na pewno wrócę. Mhm. Są też osoby, które właśnie dzielą sobie czas między Cabo Verde, a miejscem, w którym mieszkali, jak pracowali, jak byli czynni zawodowo. Więc to nie jest tak, że jedziemy, bo gdzieś jest lepiej. Jedziemy, bo gdzieś są możliwości pracy. Za pracą. No bo z pracą na Cabo Verde rozumiem, że nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Nie ma wielu zawodów przemysłowych. Głównym gałęziem jest rybołówstwo, teraz bardziej turystyka. I też jest taka imigracja, skoro mówimy o imigracji, taka migracja wewnątrz wysp. To bardzo było widać w kwestiach pandemii, no bo są takie wyspy jak Sal Boa Vista, gdzie dominuje turystyka, więc wiele osób jak gdyby migruje do tych wysp. Tam są pieniądze, tam jest praca. Z kolei przyszła pandemia, turystów nie było, no to właśnie te wyspy były najbardziej poszkodowane, bo tak jak na Santiago czy na São Vicente w Mindelo, no życie toczyło się dalej. Wolniej, w trochę innym wymiarze, bo oczywiście obostrzenia, natomiast miasto nie sprawiało takiego wrażenia, by było po jakiejś apokalipsie, a na Sal tak wyglądało z powieści ze znajomych, że po prostu wszyscy... Na wyspie Sal, tak, najbardziej tak, popularnej. Tak. Ja zresztą też byłam na Sal w marcu, gdzie jeszcze chyba jedynym samolotem, który przylatywał spoza Cabo Verde, był charter z Polski. I właśnie jest tam migracja wewnątrz wysp, też na przykład z wyspy Mayo, Fogo, Brava, często ludzie płyną na Santiago, czy ogólnie też na Santiago, no bo tam są większe możliwości. Myślę, że ogólnie ta nasza ludzka potrzeba i dryg do przemieszczania się, do szukania jest bardzo ciekawy i wszędzie tak jest. Natomiast z Wyspy Zielonego Początka, przez to, że są małe, to ja mam wrażenie, że oglądamy świat tak pod mikroskopem, bo z drugiej strony mówi o kaboverdyjczykach, którzy wyjeżdżają, którzy mieszkają poza Cabo Verde. Ale też Wyspy Zielonego Przylądka są bardzo ciekawym, atrakcyjnym miejscem, wydaje mi się, że dla osób na przykład z Europy czy ze Stanów, więc na przykład ja zauważam ten ruch w drugą stronę. Są osiedleńcy z zewnątrz. Tak, czy przyjeżdżają na chwilkę. Teraz wiem, że jest grupa cyfrowych nomadów w Mindelo na Wyspie São Vicente, więc myślę, że to jest mega ciekawe, jak gdzieś wszyscy szukamy swojego zakątka i kaboverdyjczycy i nie kaboverdyjczycy. No myślę, że to jest bardzo, bardzo ludzkie. Jestem ciekaw twojego komentarza, bo przeczytałem o tym, że jest pewne zjawisko, na które kaboverdyjczycy, przynajmniej część z nich zwraca uwagę. To jest zjawisko związane z chińską z kolei migracją. Jakieś 20 lat temu Chińczycy weszli na rynek handlu przede wszystkim Wysp Zielonego Przylądka i jak się wydaje zdobyli go szturmem. I tutaj jest troszkę inaczej z tą migracją czy z pojawieniem się Chińczyków niż w innych częściach Afryki, gdzie najczęściej najpierw wjeżdżają jakieś duże koncerny budowlane, jakieś duże firmy, duzi gracze, a tutaj raczej właśnie jacyś handlarze, sklepikarze się pojawiali, którzy, tak przynajmniej kaboverdyjczycy twierdzą, ci, których relacje czytałem, że Chińczycy przejęli w dużej mierze rynek handlu takiego detalicznego, sklepy z odzieżą, spożywcze i tak dalej, i kaboverdyjczycy na swoim własnym terytorium czują się, że no coś jest nie tak, że już nie kontrolują tego, co się wokół nich dzieje. No i oczywiście to jest z jednej strony tak, że jeżeli ktoś chce biznes otworzyć, to niech otwiera, no przecież to wolny kraj, ale z drugiej strony wiemy, że też Chiny często pomagają swoim obywatelom finansowo chociażby i organizacyjnie, żeby gdzieś tam swoje biznesy poza granicami Chin otwierali. Jak to jest z tymi Chińczykami na Cabo Verde? Czy zauważasz jakąś reprezentację tej nacji? Czy jest tak rzeczywiście, jak niektórzy kaboverdyńczycy uważają, że jakaś chińska fala zalała ich wyspy? Na pewno na każdej wyspie jest jakiś chociaż jeden sklepik chiński na 100%. To rzeczywiście jest bardzo wpisane też w krajobraz wysp. Tak naprawdę, jeśli chcemy kupić na przykład coś do ubrania, to mamy opcję sklepik chiński, oczywiście tańszy, butiki, w których najczęściej są rzeczy, i tutaj też wchodzą na pewno beczki, bo na 100% wiele tych rzeczy przypłynęło w beczkach. No właśnie, bo te beczki też zasilają miejscowe sklepy, tak, prawda? Tak. Można kupić tam. Dokładnie. W butiku to oczywiście już większa cena. Albo można uszyć. I zawód krawcowy jest coś, co funkcjonuje. I ja przyznaję, że nie kupiłam od dawien dawna nic,
w sklepie do ubrania, ale chętnie coś od czasu do czasu uszyję. Fajnie, że też ten jeszcze zawód krawcowy funkcjonuje, zresztą w Mindelo w związku z karnawałem jest to zawód bardzo, bardzo poważany. Są krawcowe, które naprawdę mają duże uznanie, o których pisały gazety, które były robione różne dokumenty, ale rzeczywiście jeśli chodzi o zakup podstawowych rzeczy, które niekoniecznie są spożywcze, bo jeśli chodzi o spożywcze, mamy większy wybór, natomiast no nie wiem, jeśli chcemy kupić jakiś sprzęt elektroniczny, no właśnie zabawkę dla dziecka, no to niestety wybór jest bardzo ograniczony, najczęściej jest to sklep chiński. Tu wspomniałaś o krawcowych jako ważnym elemencie krajobrazu Cabo Verde, ale na swoim blogu też opisujesz historię, która mi się bardzo spodobała, historię pewnego artysty, który tworzy jakieś scenki rodzajowe, miniaturowe postacie w jakichś kontekstach, które są tworzone, te postaci z kukurydzy? To niesamowite, znaczy, widziałem zdjęcia, bardzo to ładne jest. Z liści kukurydzy, też z liści bananowcy, bo to są dosyć trwałe materiały i się nie niszczą. Ja sama mam taki w domu. A jak trwałe materiały? Liście trwałe? Tak, jak się zasuszy i odpowiednio jeszcze zabezpieczy, to one rzeczywiście naprawdę, to figurki trwają, bo ja taką mam chyba od kilku lat, od 5, od 6, tak teraz myślę, w domu rodzinnym. I też tutaj muszę wspomnieć, że generalnie uważam, że Kabuwerdyńczycy są bardzo, bardzo kreatywni. I tak jak wspomnieliśmy wcześniej o bidonach, widzisz. Bidony, czyli beczki. Czyli beczki, tak. Które są wykorzystywane na wiele sposobów i też kreatywnie. I rzeczywiście ja akurat bardzo lubię te figurki, też polecam oczywiście, każdy ma prawo wybierać. Natomiast jeśli ktoś robi zakupy, takie suweniry, to bardzo bym zachęcała, żeby zanim kupimy, zadać sobie pytanie, czy to mogło być zrobione tutaj, jakieś, nie wiem, wszystkie magnesiki, kubeczki. No, czyli to przyjeżdża z zewnątrz. Tak, to przyjeżdża z zewnątrz. Na pewno rozpoznamy, co mogło być zrobione lokalnie, a co nie. Więc bardzo bym polecała, żeby właśnie takie suweniry przywozić, a każdy znajdzie coś dla siebie, bo na przykład powstał o tym krótki filmik koleżanka, która robi biżuterię z rybich łusek. Też czytałem o tym, bardzo ciekawe. Tak. Rybie łuski też mogą być trwałe i estetyczne, bo mi się rybie łuski z zapachem ryby kojarzą raczej. Tak, ja domyślam się, natomiast proszę mi uwierzyć, że naprawdę wyglądają przepięknie. No to są barwione łuski? To są barwione, tak, aha. Tak. Jest cały w ogóle proces, najpierw ona zamawia u rybaka, też muszą być odpowiednie, też w zależności oczywiście do jakiej biżuterii, czy do naszyjnika, czy do kolczyków, mniejsze, większe. Później one są czyszczone, także nie pamiętają, że w ogóle były kiedykolwiek w oceanie, jak już je mamy przy sobie. Później są barwione, też różnie układane. Także naprawdę, jeśli chodzi o kreatywność, jest szeroka i myślę, że też to widać w sklepikach z suwenirami, więc bardzo bym zachęcała, żeby wybierać te, które były zrobione lokalnie, bo naprawdę w tym momencie mamy wpływ i możemy pomóc. W ramach swojej aktywności na Wyspach Zielonego Przylądka jesteś też zaangażowana w pewną działalność filmową, która jest związana też chyba trochę z twoją ksywką. A ksywkę masz plecak, prawda? Jak to będzie po kaboverdeńsku? Mochila. To znaczy nie po kaboverdeńsku, tylko w języku kreolskim, prawda? Myślę, że po kaboverdeńsku też, bo jest też mochila. Ksywa plecak, bo? Bo od kilku lat jak podróżuję, to podróżuję tylko z plecakiem. W związku z tym też mogę przywieźć ograniczony zasób różnych prezentów. Nie jeździsz z beczkami. Nie jeździsz z beczkami, nie. I też staram się promować twórczość kolegów z Cabo Verde, ale też z innych krajów PALOP, czyli portugalskojęzycznych krajów afrykańskich. I wożę te filmy i rzeczywiście kiedyś tak po prostu, no plecak, filmy, to filmy w plecaku. I filmy w plecaku podróżują, lubią podróżować nie tylko po Cabo Verde, ale też po Europie, zwłaszcza po Polsce. Miały już kilka przystanków. W tym roku przystanków było dosyć sporo, bo były i Gliwice, i Nowa Sól, i był Gdańsk, i był też właśnie Słupsk w ramach Miejsce Kobiet. I muszę powiedzieć właśnie, że tak naprawdę to spełniło się moje marzenie, bo oczywiście od zawsze marzyłam, żeby filmy w plecaku miały przystanek w Słupsku. I nie mogłam sobie wymyślić piękniejszej okazji, czyli pokazać filmy w charyzmatycznym kinie Rejs i jeszcze z okazji Miejsca Kobiet, festiwalu, który promuje twórczość kobiecą. No po prostu idealnie. Zawsze te filmy są w języku polskim, mają tłumaczenia. Staram się, żeby można było dotrzeć do jak największej liczby osób. I też staram się chodzić poza kino. Teraz tak, projekcja była w kinie Rejs. Natomiast w wielu przypadkach projekcje są w różnych miejscach. Na Cabo Verde, tam gdzie można, to oczywiście jest plenerowo. Natomiast filmy w plecaku były puszczane i w zajezdni w Poznaniu, w zajezdni tramwajów, i w restauracjach wege. I były na przykład w Krakowie w sklepie z odzieżą. Sklepie z odzieżą, to? Tak, która też historia tego sklepu zaczęła się od podróży do Mali, od różnych materiałów afrykańskich, więc przeróżne tak naprawdę. Więc ja też przy okazji pozwolę sobie rzucić takie zaproszenie. Jeśli ktoś miałby ochotę, żeby do jego miejsca, do jego miejscowości, do jego jakiekolwiek pomieszczenia, które ma białą ścianę, albo w którym... Krytka na narzędzia, cokolwiek, tak, garaż, cokolwiek. A jeśli to będzie lato, to oczywiście też może być w ogródku. Chciałby, żeby przyjechały filmy w plecaku, czyli filmy głównie z Cabo Verde, ale też z San Tomé i Príncipe, z Mozambiku, z Guinei Bissau albo Angolii, to proszę da znać. Ja bardzo chętnie przyjadę, a jeśli nie uda mi się przyjechać, to myślę, że też filmy
w plecaku da radę zorganizować online, bo bardzo zachęcam do oglądania takiego kina, różnego rodnego kina. Też jeśli ktoś miałby ochotę i jest możliwość, żeby jak obejrzycie filmy, chcielibyście dać feedback, to bardzo proszę się odezwać, ja przekażę, a później jeśli będzie zwrotka, a na pewno będzie zwrotka, to też później przekażę, więc po prostu bardzo musiałam być takim mostem między Cabo Verde, czy też krajami Palop i Polską, także bardzo chętnie z filmami w plecaku przyjadę w różne miejsca i mam nadzieję, że jeszcze nieraz będę miała taką okazję. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale przed chwilą powiedziałaś u nas, w kontekście Wysp Zielonego Przylądka. No mieszkasz już tam dobrych kilka lat, właściwie dekada jakoś mija w tej chwili. Jak to jest z tobą i z Cabo Verde? To znaczy, dlaczego akurat tam i dlaczego trwasz w tym miejscu? Co tam jest takiego wartościowego i interesującego, że to jest twoje miejsce na ziemi w tej chwili? Wiesz co, myślę, że to się bardzo też zmienia. Też jak ja się zmieniam, zmieniają się różne priorytety. Ale jesteś konsekwentna, no jesteś tam cały czas. Tak, teraz myślę, że jestem w takim momencie, żeby właśnie bardziej zdecydować, czy bardziej tam, czy bardziej tu. Bo to zawsze było nie tak, że przypadłam i w ogóle zapomniałam o Bożym Świecie. Nie, nie, zresztą też wiele razy zadałam sobie pytanie, dlaczego? Bo tak naprawdę, wiesz, ja nie wyjechałam z namiarem zostania. Wyjechałam z biletem dwie strony na projekt, no przygoda, okej, fajnie. Przez te kilka lat na pewno były różne momenty. Na początku na pewno była fascynacja, że wow, że fajnie. Potem był jakiś taki zjazd. Później troszeczkę. Był jakiś zjazd, okej, ja to będę robiła. Wiesz, a myślę sobie tak, że naprawdę to się wszystko zaczęło wcześniej, bo nie był to pierwszy kraj poza Polską, w którym podróżowałam. Nie był to pierwszy kraj, w którym mieszkałam. Zaraz po studiach byłam na projekcie wolontariackim w ramach IVS we Włoszech. Też na studiach byłam na projekcie w Lizbonie, więc znałam portugalski. Więc myślę sobie, że kilka takich punkcików sprawiło, że ja w ogóle, wiesz, wsiadłam w ten samolot, bo myślę sobie, że była taka kompletnie świeżynka. No dobrze, ale mieszkasz od tych kilku lat nie w Portugalii, nie we Włoszech, tylko właśnie na Wyspach Zielonego Przylądka. Nieważne jakie jest miejsce krajobrazowo, no to ono w pewnym momencie może się znudzić. Natomiast oczywiście, no ludzie są najważniejsi. Ludzie są najważniejsi, tak. A ja lubię robić rzeczy różne i wiele w różnych projektach społecznych działam. Ja uważam, że jak spotykamy się przy jednym stole i możemy być najróżniejsi, natomiast jeśli łączy nas pasja, no to tak naprawdę jest to wszystko. I ponieważ ja najczęściej poznawałam nowych ludzi właśnie przez różne projekty, organizowałam TEDx Mindelo, przeróżne, różne rzeczy, które robiłam, bo kocham film, bo kocham TEDx, uważam, że jest w ogóle mega fascynującym bardzo ciekawe to jest. Projektem. To od razu powiem, że wiele TEDxowych prelekcji można oglądać w internecie, na YouTubie na przykład, prawda? Jest nawet specjalna apka TEDxowa, gdzie też można oglądać różne rzeczy z całego świata. Polecam, bo tam jest fascynujące są tematy. Tak, ja uwielbiam TEDx, naprawdę wiele przemówień, które słuchałam, naprawdę gdzieś utkwiło mi w sercu. I stwierdziłam, no nie, TEDx, co by się nie działo, muszę wziąć w tym udział, bo naprawdę warto posłuchać lokalnych. O czym ci TEDxowi prelegenci na Wyspach Zielonego Przylądka opowiadali? Były już w sumie trzy edycje, dwie były w Prai. Był na przykład mój kolega Wadu Rodriguez, który jest kaboverdyńczykiem i to akurat o emigracji też ciekawe. Młoda osoba, muszę zapytać dokładnie Wadu ile, ale myślę, że jakieś 30 parę lat. I on mieszkał długo poza Cabo Verde, też podróżował po Afryce i ma projekt Positive West Africa. Celem projektu jest promowanie pozytywnego wizerunku Afryki, Afryki Zachodniej. I Wadu przyjechał do Santiago, pamiętam, że na chwilę, tuż przed pandemią 2020, w marcu byłam na festiwalu filmów kobiecych w Prai, pamiętam, że tam poznałam Wadu. I on na chwilkę przyjechał, trochę właśnie pojeździć po wyspach, żeby też rodzinę odwiedzić. Wadu jest do tej chwili na Santiago. Utknął. Utknął. Też bardzo lubię obserwować właśnie jego projekt, bo nadal pozytywnie stara się przedstawiać tą Afrykę Zachodnią, no której Cabo Verde też się zalicza. W TEDxie, którym ja organizowałam, mieliśmy osobę, która jest transpłciowa, mieliśmy młodego przedsiębiorcę, który założył sieć, taką mini sieć piekarni na wyspie Saint-Antoine. Była też pejsiera, czyli dziewczyna, która sprzedaje ryby. Pejsiera? Pejsiera, tak. Pejsze to jest ryba, pejsiera to jest osoba, która przypływają rybacy, to ona później te ryby sprzedaje. I to też jest ciekawe, no bo raczej powiedzmy kiedyś, to też się na szczęście zmienia, ale był to zawód taki no, niekoniecznie nobilitujący, więc dlatego też wybraliśmy ją jako młodą taką przedsiębiorczynię, która pokazała, że nie, ja się wcale nie wstydzę, że jestem właśnie tą pejszerą, no nie wiem jak powiedzieć, sprzedawczynią ryb i prowadzę też unowocześnienia, innowacje, że może do niej zadzwonić, teraz jak mam jakąś aplikację, można też zamówić ryby. Kogo tam jeszcze? A mieliśmy też Gildę i Gilda mieszka w Belgii. Właśnie, emigracja. Widzę, że to się temat, znowu, który cały czas, wiesz, przewija. I ona z kolei jest dyplomatką. Zresztą teraz jeszcze całkiem niedawno wszystkie internety kapowodzeńskie poszła informacja, że w rządzie Francji, w Ministerstwie do Spraw Równości Płci, jeśli dobrze pamiętam, jest kapowodzenka. A, ale mówisz o pani minister? Tak. To ona jest właśnie z Wysp Zielonego Przylądka? Tak, więc właśnie jeszcze w kontekście emigracji, to na pewno jeśli ktoś wybija się w danym kraju, no to jest też informacja, którą się po prostu ludzie nie tyle chwalą, co nie umyka ona mediom. Te informacje są podawane.
To teraz powiedz, no bo skoro masz te kilka lat już dobrych za sobą na Wyspach Zielonego Przylądka i dalej tam wracasz, no to jakieś minusy wskażmy, bo na razie wszystko jest pięknie, fantastycznie, wszystko kraj mlekiem i miodem płynący, znakomicie, wszystko się pięknie układa, no ale no chyba nie jest tak, że wszędzie jest tak idealnie. W każdym kraju są jakieś minusy i jakieś słabsze fragmenty egzystencji, na pewno tam też tak jest. Oczywiście, że tak. I tak jak wspomniałam, to też zależy od momentu, w którym jesteśmy, od tego, czego potrzebujemy. Na pewno osoby, które prowadzą taki konsumpcjonistyczny styl życia, to tam się szybko znudzi, bo nie za bardzo jest właśnie na co wydawać. No do Chińczyka, no nie bardzo. Ile można sukienek sobie szyć? Ile razy do krawcowej? Ile, tak. Ile można kupować tych naszyjników z włosek? Dokładnie, no ile? Więc myślę, wiesz, że bardzo zależy od tego, co nam potrzeba, co lubimy. Mi na pewno brakuje dostępu do kultury w kontekście różnorodności. To nie jest tak, że nie ma, jest. Ja działam w branży filmowej. W Mindelo w tym momencie kina de facto nie ma żadnego. Nie jest tak, że nie dzieją się żadne projekcje, jasne, dzieją się, ale to są właśnie... kina zostały pozamykane? Pozamykane, tak. Były dwa, bliżej znam historię kina Eden Park, która rodzina po śmierci właściciela sprzedała i de facto kina jako takiego nie ma. Są różne projekty na przykład przy uniwersytetach, też najczęściej są to, co też ciekawostka, w takich właśnie na przykład w kinie, albo na projekcji w uniwersytecie są to raczej produkcje amerykańskie, więc stąd też ja z kolegami staramy się trochę to urozmaicić, żeby można było też zobaczyć produkcje lokalne i regionalne. No, afrykańska produkcja też ma różne rzeczy do zaoferowania. Dokładnie, tak. Więc myślę, że najbardziej brakuje mi właśnie różnorodności, dostępu do kultury i może do możliwości rozwoju. Jest to zasób ograniczony. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby się troszkę, czy chciałaby dowiedzieć się trochę więcej na temat tego, jak się żyje na Wyspach Zielonego Przylądka, oczywiście w jakiejś mikroskali, no bo nie o wszystkim można wszystko opowiedzieć, no to od kilku dni jest możliwość oglądania filmów z Wysp Zielonego Przylądka, to w ramach festiwalu Miejsce Kobiet. Festiwal się toczy fizycznie w Słupsku, prawda, twoim rodzinnym mieście, ale można go oglądać też online, tam są trzy filmy do zobaczenia. Udostępniliśmy trzy filmy, dwa są z Cabo Verde, jeden jest z Saint-Tomé. Także bardzo polecam, bo oprócz wspomnianych beczek, dokumentu Beczki, można zobaczyć fabułę, która jest kręcona, była kręcona na wyspie Santiago, też bardzo silnie zakorzeniona w kulturze. Zobaczymy elementy krajobrazu, elementy wydarzeń, które mają miejsce przy okazji święta świętego Antoniego. No i właśnie wspomniany film Mała Gosposia, który był kręcony na Santo Mei Principe. Można oglądać też online na platformie mojekino.pl i uwaga, zawrotna cena jest za obejrzenie tych trzech filmów. Uwaga, proszę bardzo. Za piątaka. 5 zł, naprawdę, to nie jest żart. 5 zł, trzy filmy i naprawdę można troszeczkę mieć wglądu w kulturę Republiki Zielonego Przylądka, czyli Wysp Zielonego Przylądka, państwa, które na obrzeżach Afryki, na Atlantyku sobie leży. Skąd do nas przyjechała Emilia Wojciechowska, autorka bloga Byle Naprzód, producentka filmowa też i od kilku lat mieszkanka Wysp Zielonego Przylądka. Bardzo ci dziękuję. Mój dobra, obrigada, dzięki. Sugava o veneno pra não ficar sem mão. Liberta essa maldade. Não há remédio para aliviar essa tensão. Põe a mão na cabeça. Não é juiz pra ditar a sentença. Se livre, se livre, se livre, se livre. Oh, oh, oh. Se livre pra viver. Não perdes tempo a chupar limão. Se livre pra viver. Viva tua vida sem contradição. Se livre pra viver. Não perdes tempo a chupar limão. Se livre pra viver. Viva tua vida sem contradição. Ai, com certeza que ias aprender a lição. Então tu volta. Não sejas azedo assim. Vem sem demora. Que o tempo não espera por ti. E a vida é doce. Doce pra te pôr a sorrir. Por isso é que te digo. Se livre. Se livre. Oh, oh. Se livre. 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 Se livre.
Słuchaliście 83. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. To podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Bardzo dziękuję wszystkim, których hojność umożliwia mi pracę, a moje podziękowania kieruję w szczególności do światoczułego patrona Brzmienia Świata, firmy Ergo Ubezpieczenia Podróży. Ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę. Więcej na temat mojej pracy dowiecie się z Facebooka, Instagrama oraz z patronite.pl, gdzie cały czas prowadzona jest zbiórka. Paweł Drozd, czyli ja, mówi wam dobrego dnia. Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só meu. Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho. Por isso fala comigo. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor. É o caminho mais certo. Inspira-te, perde a vergonha. Diz-me que queres casar comigo. E então deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sentes. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor. É o caminho mais certo. Cheia paz, riso de bebê. Diga ninguém. Entra por baixo da pele, acenda a luz no meu peito, embala-me o coração, encontra a minha pulsação. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sou